po 15 litrów na minutę, prądownica wysoko, troszeczkę wysunięta w zasięgu ręki, prądy podawania nie dolna krawędź powyżej poziomu, górna nie dłużej, nie dalej niż piąt. Długi puls, zwiększam wydajność, prądownica sama się zawęzi, nie w każdym modelu. Kąt podawania węższy, w celu uzyskania większego zasięgu, kąt nachylenia niżej, dla porównania z wiatą. Celuję drugi kąt, przekąt. Otwieram powoli, unikam uderzeń hydraulicznych. Ołówkowanie, czyli strzelanie do celu. Wydajność wedle wyboru prądownika wskazane zaczęcie od najniższej w celu uniknięcia zalewania, czyli 115, prąd zwarty. Strzelanie do celu punktowe. To samo ustawienie, malowanie, czyli wysyłanie niewielkich ilości wody na płaszczyzny od góry lobem lub na płaszczyzny pionowe w celu tak samo schłodzenia. Teraz wszystko to samo po kolei, bez komentarza, tylko spójnym przechodzeniem. Krótki puls, długi puls, ołówkowanie, malowanie. Dodatkowa technika omiatania, czyli operowania poprzez nakreślanie wzoru. Przyjmijmy, że będzie to za każdym razem koło. Wydłużamy lub skracamy jego czas trwania lub powtarzamy je kilkukrotnie. Technika typowo gaśnicza, czyli uderzenie jak najwyżej w gorące gazy pożarowe po bokach i na dole i po bokach palące się paliwa. Technika, którą wykonuje się będąc poza pomieszczeniem w pełni objętym pożarem. Wydajność w tym przypadku 230 w celu uzyskania dobrego zasięgu i dużej ilości wody. Zasada współpracy dwóch strażaków w rocie, odległość
na około wyciągnięcie ręki. Nie za daleko, żeby prąd gaśniczy chronił również pomocnika. Nie za blisko, żeby unikać nadmiernego podnoszenia linii. Kiedy jestem blisko, podnoszę linię, linia wychodzi w ten sposób. Prądownik wykonuje wysiłek, żeby ją podnieść. Kiedy jestem daleko i dociskam linię, linia wychodzi do góry, prądownik nie wykonuje wysiłku, żeby linię podnieść. Czyli to jest zasada pracy. Przemieszczanie się, ja filmuję dystansu, podciągam linię, prądownik daje komendy. Naprzód, stop lub odwrót. Komendy, które są wcześniej mówione, które są rozumiane przez dwie osoby. Sprawdzenie temperatury. Widzę, słyszę i czuję, czy spada woda, czy nie spada. W zależności od tego podejmuję decyzję. Czy idę dalej, czy stoję i chłodzę, czy wycofuję się, bo jest za gorąco. Pakiet wężowy przygotowany do otwarcia drzwi i wejścia do pomieszczenia. Wąż zwinięty w systemie Cleveland, potocznie w Polsce zwany ślimakiem. Ciśnienie na pompie 7 atmosfer. Prądownica ustawiona na 115 litrów na minutę. Maksymalnie 230. Nawadnianie linii gaśniczej. Prądownik za chwilę sprawdzi ustawienia na prądownicy. Schłodzenie drzwi. Zwiększenie ciśnienia z 5 do 7 atmosfer. Pierwsze dwa pulsy pionowo do góry, zawieszenie mgły i trzeci puls do środka. W połowie drugiego pulsu następuje uchylenie drzwi, tak aby zawieszona mgła nie opadła do końca. W tym momencie jest przeprowadzany trzeci puls do środka, który trwa dłużej. Wydajność ciągle 115, nie powinna przekraczać 230 litrów na minutę. Następuje wejście i przymknięcie drzwi za sobą. W momencie, kiedy woda podawana jest do środka, prądownik automatycznie rozpoznaje sytuację pożarową. W chwili obecnej pomocnik cały zapas węża wciąga do środka, co bardzo ułatwi im
dalszą pracę wewnątrz. Praca w środku. Chodzimy tutaj.